Ale zimno. Dorzuć coś do ognia. Czekaj, może ten komiks. Ogłupiałeś! Co? Sferalny major Mebiusa. Feralne co? Feralny major! Biały Kruk, jeden z najważniejszych twórców światowego komiksu. Skąd ty takie rzeczy w ogóle wiesz? Ja słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00. Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku audycji Prosto z kadru, przed mikrofonem Filip Bąk. Mamy święta. Święta, które no, w tym tygodniu dosyć nietypowo się zapowiadają. Ja teraz idę z taśmy, żeby nie było, ponieważ każdy ma święta, ludzie powyjeżdżali do rodziny. No przecież to jest świetna okazja. Ale no nie wiem jak u was w mieście, ale u nas w Poznaniu no w zeszłym tygodniu no pogoda była w kratkę i to było po prostu no straszne, bo autentycznie nie zachęca do tego, żeby wychodzić na dwór. Cóż, niektórzy mądrzy ludzie, posiłkując się mądrościami ludowymi, na pewno powiedzą, że w marcu jak w garncu albo kwiecień plecień, bo on ma tak, to mu zwisa, to mu lata. Ale to też jest świetna pogoda po to, żeby sobie siedzieć ze spokojem, zrobić herbatkę, zrobić kawkę, no co kto lubi, może być soczek, albo wziąć jakąś ladrynkę do ust, tak żeby uprzyjemnić sobie lekturę czegoś fajnego. Oczywiście namawiam was do tego, żeby czytać książki, ale jest to audycja o profilu komiksowym, więc w tym momencie moim zadaniem jest zachęcanie was do tego, żeby brać historyjki obrazkowe do ręki. Tym bardziej, no, że przypominam, język polski, rynek polski nie jest mocnym rynkiem. Wprawdzie mamy niesamowite rzeczy, które warto czytać, warto je poznać, ale nakłady są nikłe, bo wy nie czytacie komiksów. A komiksy są przecież rewelacyjne, oferują wam niesamowite historie, rozrywkę porównywalną do lektury książek albo różnych filmów. Serio. Jestem przekonany, że zwłaszcza po lekturze komiksu zrozumieć komiks wydanej przez Kulturę Gniewu, tym bardziej, kiedy już rozumiecie język komiksowy, to czerpiecie większą przyjemność z tego, żeby właśnie czytać historyjki obrazkowe. Przyniosłem dzisiaj do radia parę rzeczy. 3 komiksy, żebyście wiedzieli, co też takiego w trawie piszczy. Będą to różne różności, tak żeby trafić w wasze wysublimowane gusta i żeby zachęcić tradycyjnie was tym samym do tego, żeby sięgnąć po poszczególne pozycje. Będzie dzisiaj jeszcze konkurs, także nastawcie uszu. Konkurs odpalę już za chwileczkę. W sensie już przy pierwszym wejściu, po pierwszym kawałku poinformuję, jakie są zasady zabawy i co też jest do wygrania. Póki co trzymam was w lekkiej niepewności, a na razie puszczę pierwszy kawałek, który tak mi się kojarzył z tą pogodą, która nawiedziła stolicę Wielkopolski. Trwa Wielkanoc, co oczywiście nie muszę nikomu przypominać, ponieważ większość z was teraz świętuje te dni. Przypominam, że jest to najważniejsze w roku święto chrześcijańskie i w zasadzie z tej okazji przyniosłem do radia komiks o tematyce religijnej. Nie wiem, czy to dobrze określiłem. W zasadzie Święta Teresa z Avila jest to opowieść, która przypomina historię tytułowej świętej. Aczkolwiek to nie jest lektura, którą tylko i wyłącznie poleca się ludziom wierzącym. Ostatnimi czasy na rynku polskim wydaje się powolutku, pomalutku kolejne historie przybliżające życie świętych. Są to historie inspirujące, oparte na faktach. I naprawdę nie trzeba być danej religii, danego wyznania, żeby zrozumieć i żeby móc inspirować się historią właśnie tych ludzi, którzy poświęcili się pewnej sprawie. Bardzo inspirujący był komiks o świętym Loyoli, także tym samym on otworzył mi w szczególności oczy i mam nadzieję, że tym samym również zachęcę was do tego, żeby sięgać właśnie po tego typu historie, bo one są po prostu fajne i inspirujące, to jest bardzo ważne słowo, one są inspirujące. Myślę, że wielu z was często posiłkuje się w pracy albo w czasie wolnym pewnymi książkami, e-bookami, filmami takimi motywującymi, żeby znaleźć ten sens w swoim życiu, żeby móc
spożytkować czas na rzeczy potrzebne, na rzeczy wartościowe. Między innymi droga ku takiej motywacji jest poprzez oglądanie filmów albo czytanie książek, tudzież komiksów o właśnie takiej tematyce. I tak jak wspomniałem, Ignacy Loyola jest świetnym komiksem, który przypomina o tym, że należy oddać się swojej pasji, znaleźć sens w swoim życiu, i między innymi o tym jest historia świętej Teresy z Avila. Jest to pierwszy komiks, pierwsza publikacja wydawnictwa, które zwie się, już tutaj szukam, Paulistki, wydawnictwo Księgarnia. I Zakon Paulistek wprowadziło na rynku polskim właśnie ten komiks koreański. Za tekst i ilustracje odpowiedzialni są Yoon Song-i oraz Lee Sung-kyu. Także tutaj może być pewna egzotyka, ponieważ historię tej hiszpańskiej świętej opowiada dwójka koreańskich twórców, dlatego też mamy szatę graficzną, utrzymaną w takim mainstreamie azjatyckim, czyli charakterystyczne, te wiecie, duże oczy, bardzo duży detal, jeśli chodzi o rysowanie włosów. No myślę, że jeśli w ogóle powiem mainstream azjatycki, zwłaszcza mainstream japoński, mainstream koreański, to wielu, wielu z was już będzie wiedzieć, czym to się charakteryzuje. I no i to was albo przyciągnie, albo odepnie, no bo panie, ukrywajmy, są różne gusta i guściki. Parę słów informacji na temat świętej Teresy z Avila. W zasadzie ona miała na imię Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada. Mam nadzieję, że dobrze, poprawnie przetłumaczyłem. Jest to hiszpańska dziewczyna, kobieta, która urodziła się 28 marca w 1515 roku, a zmarła 15 października w 1582 roku. Znana jest z tego, że była reformatorką zakonu karmelitów. Wraz ze świętym Janem od Krzyża, założycielka karmelitów bosych. Mistyczka, dowiadujemy się również z komiksu, że niezwykle urodziwa dziewczyna. Nawiasem mówiąc, powstał w 2007 jeszcze film o tej świętej, ale wróćmy teraz do komiksu. Komiks podzielony jest na rozdziały. Poznajemy jej wczesne życie, gdzie młodość, dzieciństwo, w wieku 14 lat, ona miała tego pecha, że zmarła jej matka, ponieważ chorowała, nikt jej nie potrafił pomóc. Teresa była urodziwą dziewczyną i cieszyła się wielkim powodzeniem. Miała naprawdę mnóstwo przyjaciół. Cieszyła się tym powodzeniem, starała się być często w centrum zainteresowań, i to spowodowało, że jej ojciec pomyślał, że ona staje się coraz bardziej próżna. Oczywiście wielu z was teraz tak sobie pomyśli, kurczę, przecież każdy ma taką potrzebę, żeby być akceptowalnym, być w tym kręgu zainteresowań, być w centrum uwagi. Owszem, tego oczekuje, tego wymaga od nas nasze człowieczeństwo, nasza młodość. Aczkolwiek, no jak mi się wydaje, wielu z was też jest świadoma tego, że niektórzy już faktycznie mają taką chorobliwą tendencję do zwracania na siebie uwagi. Zwłaszcza jeśli ma takie dosyć skrajne zdjęcia wrzucane na swoim profilu na różnych portalach społecznościowych. Ale wróćmy do naszej młodej Tereski. I ona zostaje właśnie wcielona do klasztoru, żeby nauczyła się trochę pokory i skromności. I w tym klasztorze uspokaja się i postanawia, że jednak ona ofiaruje swoje życie Bogu i zostanie siostrą zakonną. Tutaj nawiasem mówiąc, bo to też warto zaznaczyć, że jej alternatywą było małżeństwo z brzydkim synem kupca. I ta wizja małej Teresce jak najbardziej nie przypadała do gustu. Wcześniej powoływałem się na komiks świętego Loyoli. I między innymi dlatego, ponieważ tutaj jest taka trudna decyzja, żeby zostać siostrą zakonną. I dlatego
Myślę, że wielu z was w trakcie lektury będzie samemu zastanawiać się, czy ja, czytelnik, ja odbiorca, każdy z was oddałby swoje życie, żeby faktycznie z taką pewnością siebie stwierdzić, tak, ja chcę być bratem, siostrą zakonną, pójść w pewnym kierunku. I o tym samym był m.in. komiks Historia świętego Loyoli. I te historie nie mają nas motywować do tego, żeby oddać się konkretnie swoje życie w ręce Boga, ale żeby mieć pewność do tego, żeby nasze życie oddać w jakimś konkretnym kierunku. Dla niektórych to może być na przykład tworzenie komiksu. Dla niektórych to może być bycie najlepszym lekarzem i ratowaniem życia. Dla innych to będzie bycie wspaniałym ojcem. Taka rola. Inni oddadzą się, inni wybiorą kierunek, żeby grać na gitarze i założyć kapelę. Także te historie należy interpretować, żeby nie konkretnie swoje życie kierunkować w tym kierunku, obrać taką drogę jak ten święty, tylko inspirując się drogą, kierunkiem życia tych poszczególnych postaci historycznych, móc odnaleźć swoje życie na tym świecie. I mniej więcej taką puentę można wyciągnąć z komiksu Święta Teresa z Avila. Dalej mamy historię jej doznań, jej wizji mistycznych. I tutaj problemy również z akceptacją w zakonie, żeby nie było, że tak wszyscy siebie nawzajem lubią i tak dalej. Owszem, miłują, aczkolwiek tutaj Święta Teresa w tym zakonie, no nie ukrywajmy, ma problemy z akceptacją przez swoje koleżanki, tudzież przez przełożone. No bo po prostu, no tak jak wspomniałem, nigdy nie jest tak super różowo. Dalej mamy właśnie ten wątek, kiedy zakiełkowała się wizja w głowie świętej Teresy, żeby zreformować po prostu zakon karmelitów. Jakie były później następstwa tych decyzji, na jakie napotkała trudności, to już was odsyłam ze spokojem do komiksu, żeby poznać jej właśnie życie. Tutaj warto zaznaczyć, że jakby ten temat wizji świętej Teresy został tutaj w dosyć ciekawy sposób poruszony, ponieważ jak zaczniecie czytać, szperać w internecie na przykład na temat właśnie tej wizji, to tam znajdziecie mnóstwo informacji, jakie te wizje były, w jakiej kolejności one wpływały na jej życie. Tutaj tego nie ma. Tu jest jakby inna strona medalu pokazana, że owszem, ona te wizje miała. Nie ma tutaj za bardzo szczegółowych tych wizji, nie ma tej przestrzeni, żeby je tak super rewelacyjnie w detalu przybliżyć, ale mamy za to bardzo interesujące rozmowy, że tak naprawdę, co z tego, że ona ma wizje, ponieważ nie do końca wiadomo, czy te wizje, co one znaczą, że nie zawsze należy do nich się przyznawać, ponieważ no różnie ludzie patrzą na osoby, które przyznają się do tego, że doznały jakiejś wizji duchowej. Także tutaj też pewien problem. Teraz przez pryzmat czasu inaczej na to patrzymy, inaczej na to patrzą teolodzy, historycy, ale wtedy, w tamtych czasach młoda Teresa, no miała pewien problem, przed którym musiała stanąć. O tym między innymi jest owy komiks. Także Święta Teresa z Avila, wydawnictwo Paulistki, wydawnictwo Księgarnia, czyli wydawnictwo Paulistki, tak w skrócie można powiedzieć, jest również ufundatorem dzisiejszej nagrody. Mam nadzieję, że przypadło wam do gustu to, co powiedziałem na temat świętej Teresy, ponieważ chciałbym wraz z Paulistkami sprezentować wam jeden egzemplarz tego komiksu. Także odpalam w tym momencie konkurs. Zasady są proste. Tak jak zwykle. Zauważyłem, że podoba wam się zabawa w linkowanie różnych tekstów, zdjęć, filmików czy nagrań audio o śmiesznym zabarwieniu, więc również w tym wypadku chciałbym, żebyście znaleźli w internecie coś zabawnego o tematyce, niech to będą ssaki,
Hodowane. Takie, które można znaleźć na wsi, w całym świecie. Dobra, o co mi chodzi? Żebyście znaleźli śmieszne tematy, na przykład ze świnkami, z owieczkami, albo z kuskami. Na pewno znajdziecie mnóstwo takich filmików zabawnych właśnie z tego typu zwierzątkami. Umówmy się, że jeśli będzie to film na przykład na YouTubie, który... Znaczy, umówmy się na limit, do 500 tysięcy wyświetleń, ponieważ, no nie ukrywajmy, na pewno znajdą się takie, które mają 2-3 miliony i skoro one mają 2-3 miliony, to na pewno one są bardzo fajne i popularne, więc żeby nie dopuścić do sytuacji, gdzie pierwsza osoba właśnie wrzuci ten filmik, już będzie zwycięzcą, tudzież zwyciężczynią. Właśnie po to wprowadzam ten limit. Także na prosto z kadru na Facebooku jest zdjęcie, jest plansza z okładką właśnie tego komiksu Święta Teresa Zawila. Tam linkujecie swoje właśnie znalezione w internecie filmiki, nagrania audio, komiksy, zdjęcia, rysunki, teksty, dowcipy, cokolwiek właśnie związane tematycznie z owieczkami, kuskami. Mogą być też lamy. Lamy się hoduje? Chyba się hoduje, przecież gdzieś tam lamy muszą być gdzieś popularne. Także zapraszam was do zabawy. Macie czas, jeden tydzień. A za tydzień tradycyjnie będą ogłoszone wyniki. Także dlaczego warto wziąć udział jeszcze w komiksie? Powiem, ponieważ komiks Święta Teresa Zawila jest bardzo fajnym prezentem, zwłaszcza z, no teraz, akurat, no dobra, zwycięzca będzie wiedział o tym za tydzień, ale teraz, kiedy trwa Wielkanoc i część z was oczywiście z okazji tego popularnego zajączka sprawia sobie różne upominki, różne prezenty, smakołyki, to ja bym jakby zachęcał tutaj, że jest też alternatywa, żeby podarować komuś komiks Święta Teresa Zawila, ponieważ jak powiedziałem, on nie jest jakoś tak surowo nastawiony na duchowość, na religijność, tylko to jest taki komiks, taka historia, która ma zmusić do refleksji i ma inspirować do tego, żeby swoje życie w jakiś tam pozytywny sposób ukierunkować. Także zapraszam was serdecznie do konkursu, do lektury, do wydawnictwa Paulistki i Świętej Teresy z Awila. Drugi komiks, który chciałbym wam zaprezentować, to W obcej skórze Anny Andruchowicz. Warto zaznaczyć, że komiks został zrealizowany jako praca dyplomowa pod kierunkiem profesora ASP Dariusza Wasiny i magistra Jakuba Wojnarowskiego w pracowni rysunku narracyjnego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Praca dyplomowa. Cieszy fakt, że coraz więcej osób decyduje się na to, żeby swoją pracę dyplomową zrobić w formie komiksu. Cieszy, ponieważ każdy z was, kto skończył już studia, doskonale wie, że po pięciu latach ciężkiej pracy ma się ochotę tą pracę magisterską zrobić po prostu na medal. Tak, żeby zakończyć ten etap swojego życia czymś naprawdę wartościowym. Dlatego też zawsze, kiedy ja biorę do ręki czyjąś pracę dyplomową, to jestem pewien, że ta osoba dała z siebie naprawdę 100%. Tym samym można się tak wczuć w rolę takiego takiej osoby z komisji, która właśnie bierze ten komiks do ręki, zaraz będzie zadawać pytania i krytycznie oceniać właśnie w skali ocen 1, 2 do 5 właśnie ową pracę. Wydawnictwo Kultura Gniewu wydało na rynku polskim W obcej skórze. Jest to komiks niemy, narysowany ołówkiem. I to jest najmocniejsza strona tego komiksu. Historia opowiada przygody, życie wilka, który, no co też może zrobić wilk? Poluje na zająca wielkanocnego, spotyka inne wilki, spotyka na przykład stado saren i napotyka również tajemniczą istotę. I tutaj ta historia z jednej strony jest taką historią o naturze, zarazem o akceptacji, o samotności, z przyjaźni, tolerancji. Z drugiej zaś strony jest ten wątek fantastyki,
który jest dosyć intrygujący i powoduje, że ta historia już nie jest właśnie zwykłą historią o wilku, który poluje, ucieka, spotyka inne wilki, tylko wprowadza pewną metaforę. Jaka to jest, jakie to ma znaczenie, co chciała autorka powiedzieć. Tutaj zachęcam tego, żeby komik wziąć do ręki, przeczytać samemu, samemu pomyśleć i samemu wyciągnąć pewne wnioski. Mocną stroną tego komiksu jest szata graficzna. Wszystko jest zrobione ołówkami, mnóstwo detali, mnóstwo szczegółów. Myślę, że już na początku komiksu powali was z nóg pięknie narysowane poroże jelenia. Autentycznie każdy z was, kto kiedykolwiek zmierzył się z techniką rysowania ołówkiem, to doskonale wie, że to jest naprawdę monotonna praca, taka dzierganina, ta umiejętność, żeby odpowiednio delikatnie tym ołówkiem po papierze śmigać, rysować, żeby odpowiednie czernie wydobyć, tym samym powodując, żeby było tam jakiś światłocień, perspektywa, relacje tych postaci, przedmiotów, które są bliżej obserwatora, które są bardziej w głębi. Także tutaj trzeba przyznać, że Anna Andruchowicz pokazuje naprawdę popis rewelacyjnych zdolności w operowaniu ołówkiem. Do tego myślę, że największą przyjemność będą mieli ci czytelnicy, którzy w swoim życiu mieli psa. Głównym bohaterem się jest wilk i ten wilk ma różne przygody. Czasem się boi, czasem jest spokojny, odpoczywa, czasem poluje. I tutaj muszę przyznać, że mimika tego wilka jest niesamowita. Autentycznie można zaś śmiało odczytywać wszystkie stany emocjonalne. Co też dany wilk ma na myśli, co też on odczuwa, po samym pyszczku, łożeniu uszu. Oczywiście ci z was, którzy kiedykolwiek mieli psa, to doskonale wiedzą, że taki pies właśnie ma bogaty wachlarz emocji i każdy rozpoznawał też, co też dany pupil właśnie od niego oczekuje. Czy to właśnie chce iść na spacer, czy jest głodny, czy chce się przytulić, czy jest przestraszony. Także polecałbym tym samym wszystkim, polecałbym, żeby ten jako prezent, jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto właśnie ma psa, albo miał psa, albo lubi psy i wiadomo, że te pieski gdzieś tam są obecne w jego życiu i akurat zbliża się jakaś okazja, żeby go obdarować, to pomyślcie, pomyślcie nad właśnie komiksem w obcej skórze. Właśnie ze względu na te fenomenalne pyszczki tego wilka. Do tego komiksu się wraca po prostu, ponieważ ja przynajmniej wracałem. Ja też jestem ten, który w życiu miał już dwa psy. Obecnie akurat nie mam, także tym samym miałem wielką przyjemność do tego, żeby wrócić do tego komiksu, popatrzeć sobie jeszcze na te mordki tego głównego bohatera, ponieważ naprawdę na sposób rewelacyjny jest przedstawione i tutaj muszę akurat przyznać, że świetny talent do tego, żeby oddać tą mowę ciała tego psa, żeby oddać tą mimikę. To jest rzecz, którą jestem przekonany, nie każdy rysownik będzie potrafił. Także Anna Andruchowicz w obcej skórze z wydawnictwa Kultura Gniewu. Ja jeszcze przypominam, że konkurs można wygrać komiks Święta Teresa z Avila. Zasady są bardzo łatwe, znajdujecie prosto z kadru na Facebooku. Tam jest okładka, zdjęcie w jednym z albumów tego komiksu i zasady są proste, wrzucacie linki do jakiegoś filmu, piosenki, dowcipu, komiksu, zdjęcia, rysunku związanego z owieczkami, świnkami, kuskami, ssakami hodowlanymi. Taki jest zakres. Oczywiście o humorystycznym zabarwieniu. Najlepsze wygrywa. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Księgarnia Paulistki. Zapraszam na kolejny kawałek i do ostatniego komiksu wracam już za chwileczkę. Przypominam, że słuchacie audycji prosto z kadru, kącik komiksowy w Radio Afera. Na zakończenie horror. Wydawnictwo Mucha Comics kontynuuje swoją serię Fatal.
Drugi tom zatytułowany jest Diabelski Interes. Autorami są Ed Brubaker oraz Sean Phillips. Druga część, musimy przypomnieć, poinformować tych, którzy nie czytali, na czym polega ta historia, no ponieważ to jest kontynuacja, więc siłą rzeczy warto cofnąć się jeszcze na chwilę do tomu pierwszego. Głównym bohaterem, na początku najważniejsza informacja, akcja dzieje się tak mniej więcej w naszych czasach. Głównym bohaterem jest Nicolas Lesz, który przyjeżdża na pogrzeb swojego wujka, na pogrzeb Dominika Reinsa. I ważna informacja jest taka, że on dostaje spadek po tym właśnie panu. 2011 tutaj widzę na nagrobku, także akcja dzieje się 4 lata temu. Na pogrzebie jednak spotyka tytułową piękność, czarnowłosą, śliczną Josephine, i tak rozpoczyna się jego przygoda. Bardzo szybko robi się nalot na jego właśnie posesję. Z nalotu tajemniczych ludzi w melonikach, w ciemnych okularach, uzbrojonych po zęby, ratuje go właśnie owa Josephine, która następnie znika. Jemu udaje się temu Nicolasowi Laszowi natknąć ten sekret, ponieważ znalazł tam pewien maszynopis swojego ojca chrzestnego. W tym momencie akcja cofa się nagle do... Tu już muszę znaleźć... do San Francisco do 1956 roku, gdzie głównym bohaterem jest właśnie owa Josephine. Tutaj zaczyna się cała intryga, wątki z tajemniczym zakonem, motywy horroru, wątki detektywistyczne, i to mieliśmy w tomie pierwszym. Tom drugi również będzie przeplatał akcję, która dzieje się w naszych czasach, w sensie w tym 2011-2012 roku, oraz z przeszłością. Tym razem Nicolas Lesz jest już w podróży od jakiegoś czasu, stara się znaleźć jakiekolwiek skrawki informacji na temat owej Josephine. Przypominam, że jest kaleką, ponieważ stracił jedną nogę. No i przemierza Stany Zjednoczone i przez przypadek natrafia na pewnego detektywa, który ma dla niego skrytkę depozytową, którego odnalazł i umawia się z nim na 10% znaleźnego. Nasz Nicolas już w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, czy to są jego urojenia, czy on tak naprawdę nie wpadł w jakąś chorobę psychiczną, ponieważ totalnie odizolował się od świata. Wszystkie swoje finanse przeznacza tylko i wyłącznie na to, żeby znaleźć i natrafić jakikolwiek ślad tajemniczej Josephine. Oczywiście ten depozyt, skrytka depozytowa, rozpoczyna szereg kolejnych wydarzeń i tak rozpoczyna się tom drugi. Aczkolwiek, tak jak w tomie pierwszym, bardzo szybko akcja z teraźniejszości jest ucięta, urwana, i przenosimy się w czasie i przestrzeni, tym razem do roku 1978, do Los Angeles. Tutaj znów pojawiają się wątki z tajemniczą sektą, z pewnymi wyznawcami, z akolitami. Naszym głównym bohaterem tym razem jest Miles. Aktor, który chce zrobić karierę w filmach, ale póki co to miał pecha, ponieważ trafiał do porządnych filmów kategorii B, ale ma pewien plan. Plan polega na tym, że akurat w telewizji mają puścić jego najlepszy film, w którym wziął udział, ale póki co potrzebuje pewnej Suzy, która zniknęła. Jej trop doprowadza go do wcześniej wspomnianej sekty, w posiadłości której trwa akurat impreza. To jest sekta, w której... Tutaj zaznaczam, że komiks, jest to lektura, jest w ogóle gdzieś nalepka, jaki jest zakres wieku. No ja bym polecał 16-latkom wzwyż, albo nawet 18-latkom, szczerze powiedziawszy, ponieważ tutaj tematyka
zwłaszcza impreza i to, co na niej zobaczymy w tym domu owej sekty, no powoduje, że jednak nie każdy czytelnik jest odpowiedni do tego tomu. Temat, klimat horroru oraz bardzo brutalna tematyka momentami powoduje, że właśnie polecałbym dojrzałym czytelnikom, a nie dzieciakom. W każdym razie on schodzi, znajduje tą Suzy i tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ Suzy właśnie zabiła dwójkę ludzi z owej sekty, a zrobiła to w afekcie, ponieważ razem oglądali jakiś naprawdę ostry film i ona w ten sposób ich ukarała, ponieważ to, co było na tym filmie, jest tak bulwersujące. Domyślamy się, że tutaj jest poruszony temat jakiegoś ostrego sadomaso i ona, widząc, że oglądanie to sprawia przyjemność tym facetom, no to pod wpływem emocji po prostu ich zabiła. I pierwszą osobą, która to zobaczyła, która przyszła na miejsce zbrodni, jest Miles, który pod wpływem impulsu postanawia jej pomóc. Uciekają z tego domu, tej sekty, i przez przypadek trafiają, ponieważ no uciekają, no nie mogą uciekać normalną drogą, bo od razu by ich dopadli, więc wpadają na pomysł, żeby uciekać poprzez różne posiadłości. W ten sposób natrafiają na naszą Josephine, która od paru lat stara się unikać ludzi, unikać świata, i siedzi sobie właśnie w tej jednej posiadłości. Ona pomaga dwójce naszych bohaterów, którzy starają się ukryć, ponieważ w tym momencie rozpoczyna się nagonka i poszukiwania właśnie owej Suzy. Warto jeszcze zaznaczyć, że Miles wziął ten film ze sobą i pomyślał, że można byłoby gdzieś go opchnąć. I zaczyna ciągnąć wykorzystywać swoje kontakty, żeby znaleźć kupca. Ale wiesz, że kiedy znajdzie tego kupca, no to w tym momencie owa sekta jak najbardziej się o tym dowie. Tutaj jest pewien rozbieżność interesów, ponieważ no, poznają Josephine, nie wiedzą o niej nic, ale pomalutku zaczynają odkrywać, że ona ma pewien sekret. My doskonale wiemy, że to jest Josephine jest fatal, która ma zdolność do tego, że faceci się w niej po prostu potrafią zakochać z miejsca. Wręcz ona potrafi wpływać na wolę mężczyzn, nie starzeje się, a jej właśnie brak starzenia się jest związany z tajemniczym rytuałem owej mrocznej sekty. Ona wpada na trop tej sekty, więc postanawia, że warto by było zakraść się w pewien sposób do ich posiadłości i wykraść tajemniczą księgę. Także tyle z historii, tyle z fabularności. Jak słyszycie, historia pewna akcji, pełna napięcia, poszukiwania, ale zarazem i granie z ogniem, ponieważ najlepiej byłoby gdzieś się zaszyć, uciec z tego miasta, wyjechać, wręcz zapomnieć o problemie, ale jednak ta postać tej fatal zmusza naszego biednego Milesa do tego, że chce jej po prostu pomóc i zaczyna właśnie balansować na krawędzi. W odróżnieniu od tomu pierwszego poznajemy bardziej postać samej Josephine, to znaczy poznajemy fakt, że ona nie do końca jest szczęśliwa tak naprawdę z tego powodu, że wszyscy faceci tak się od razu w niej zakochują. No bo dlatego nie chce, nie potrafi kontrolować swojego daru. Wszyscy od razu... ciągnie ona jeszcze ze sobą śmierć, to jest też ważna informacja, że jest fatal i że ona faktycznie... Były sytuacje, kiedy ona wykorzystuje niecnie tych biednych facetów, którzy się w niej od razu zakochują, ale tak naprawdę ona ma też drugie oblicze normalnego człowieka, który nie chce przyciągać nieszczęścia na swoich właśnie nieszczęśliwie w niej zakochanych mężczyzn i ona odcina się od tego świata, żeby poczuć się chociaż na chwilę normalną osobą. Szata graficzna, no, typowy amerykański mainstream, pewien realizm, dużo czerni, przez to rysunki są bardzo mroczne, co oczywiście podkreśla klimat tej historii. Klimat, jak wspomniałem, tajemnicy, klimat mroku, gdzie autor przypomina nam o pewnej brutalności, ale zarazem, gdzie mamy akcję oraz pewne wątki detektywistyczne. Akcja skacze raz to do lat
80. Raz to do XXI wieku. Także póki co no mamy kolejne właśnie kolejne uchylone są kolejne rąbka tajemnicy w ten sposób. Domyślam się, że właśnie taki jest pomysł scenarzysty, żeby pokazywać kolejne etapy życia naszej Josephine, kolejne jakby ważne momenty w jej egzystencji, kolejne zauroczenia biednych facetów, którzy pomagają jej właśnie w walce z ową tajną sektą. Tym samym uchyla rąbka tajemnicy i niemiłosiernie jakby idzie w kierunku wielkiego finału. Ponieważ jeśli akcja, tak sobie domyślam się, że cały czas śledzimy losy tego Nicholasa Lesha, który stara się na własną rękę odkryć te wszystkie tajemnice związane z tą Josephine. My tym samym jesteśmy raczeni tymi skrawkami informacji z przeszłości tej bohaterki. No, na pewno dąży do tego scenarzysta, żeby w końcu te wszystkie wątki ze sobą spleść i stworzyć jeden wielki finał. Komiks potrafi trzymać w napięciu, potrafi też przynużyć, tylko po to, żeby zaraz właśnie uderzyć wartką akcją. Dla wszystkich miłośników horroru, wszystkich również wątków takich detektywistycznych, fantastycznych, to jak najbardziej, myślę, znajdą coś dla siebie w nowościach komiksowych z wydawnictwa Mucha Comics, czyli w komiksie Fatal. W tomie drugim, zatytułowanym Diabelski Interes. Polecam również, żeby jeśli skusicie się na tom drugi, no to jednak warto sięgnąć po tom pierwszy, ponieważ no, są pewne kontynuowane wątki i warto sobie równocześnie odświeżyć, jeśli kiedyś pół roku temu przeczytaliście tom pierwszy, teraz sobie sięgniecie ze spokojem po tom drugi, to warto właśnie przejrzeć jeszcze raz właśnie tą ten tom pierwszy, Śmierć podąża za mną, żeby być na bieżąco, żeby po prostu czerpać większą przyjemność z lektury. Także przypominam, Fatal z wydawnictwa Mucha Comics. Na zakończenie jeszcze przypominam wam, że trwa konkurs. Siostry Paulistki siostry Paulistki są sponsorem nagrody dzisiejszej, Święta Teresa z Avila. Na Facebooku, na prosto z kadru jest zdjęcie właśnie tego komiksu, okładka. Waszym zadaniem jest, żeby linkować jakieś dowcipy, zdjęcia, rysunki, komiksy, piosenki, tudzież filmy humorystyczne, związane tematycznie z ssakami uprawnymi, czyli kuskami, owieczkami, świnkami, mogą to być lamy, konie. Czy konie się w sumie są tymi uprawnymi, hodowlanymi? No w każdym razie myślę, że same owieczki i kuski będą dla was świetnym polem do popisu. Najlepszy link, najlepszy dowcip wygrywa egzemplarz komiksu Święta Teresa z Avila. Jeszcze z ograniczeniem przypominam, że jeśli już znajdziecie jakiś fajny filmik na YouTubie, to żeby do 500 tysięcy wyświetleń. Żeby to nie były jakieś takie klasyki po parę milionów. Wiemy, o co chodzi, wiemy, o co chodzi. Życzę wam wesołych świąt. Na zakończenie jeszcze świąteczny kawałek, no, który z myślą, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego odcinka, to no, stwierdziłem, że ten kawałek muszę dzisiaj puścić koniecznie. Ale póki co żegnam się z wami, mówiący do mikrofonu Filip Bąk. Zapraszam do tego, żeby znaleźć Prosto z kadru na Facebooku, znaleźć również Prosto z kadru na YouTubie i brać oczywiście w czasie wolnym komiksy do ręki i zagłębiać się w ich lekturze. Także przyjemnej lektury wam życzę. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Bada boom, 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 bada bo